Witam wszystkich. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek. Każdy ma prawdopodobnie dach. Albo w bloku, albo w mieszkaniu. Ja mam stary, naprawdę stary dach. Nawet nie wiem, z którego roku dokładnie jest ten budynek. No i ma swoje bolączki. Prawdopodobnie te krokwie jeszcze są od zawsze, jak to się mówi. No i robiłem ostatnią inspekcję. Zauważyłem to. Może nie złapię to zoom. Tu jest jeszcze kwadratowy gwóźdź. On jest tutaj wbity. Tylko, że on jest pod złym kątem wbity. Ostatnio były naprawdę duże wiatry, przez co mi się tutaj wszystko poszczelniało. Już tutaj walczę z silikonem, żeby to zrobić. Kiedyś walczyłem z pianką. Nie róbcie z pianki. Tutaj widzicie piankę. Nie róbcie pianką, narobicie sobie problemu, bo ja to wszystko muszę teraz dłubać. Może, że chcecie na jeden rok. Na jeden rok to może być git. Na więcej se narobicie problemów. No i co? Kombinuję, czemu mi się ten kosz cały czas rozszczelnia z jednej i z drugiej strony. Tutaj tak samo jest ten gwóźdź wbity. Tylko, że tutaj nie ma aż takiej tragedii, ale już też to kiedyś uszczelniałem. Jak widać, mam podstawiane, bo mi naprawdę leci. Jest to taka naprawdę udręka. Teraz o co chodzi? Tutaj widać parę, palec mi nie włazi. Tu sobie zostawiłem śrubę, żeby monitorować, co się dzieje. Ja tu umiem rękę wsadzić, patrzcie. Tutaj nawet widać, że gwóźdź wyrwało. No jest naprawdę strach w oczach, jak to się mówi. Ja w nocy naprawdę nasłuchiwałem, czy coś tu się nie dzieje. Bo ten gwóźdź po prostu jest pod złym kątem, jest pod takim kątem. Czyli jak ta krokiew jest obciążona w dół, to automatycznie wysuwa się z tego gwoździa. Przez co mi to ucieka cały czas. I mam plan, na początku myślałem tymi, to skręcę śrubami. A takie miałem. Przypomniałem sobie, że mam tutaj takie dłuższe, dużo dłuższe, bo tutaj muszę się pozbyć tego komina. Mam trzy kominy, tu mam jeden komin, tu jest jeden komin, tu jest drugi, który korzystam, tylko że mam już ekogroszek i się poci jak cholera. No i mam trzeci komin i jest tym naprawdę ból dupy. I chodzi teraz o to, żeby tutaj to ściągnąć. Myślę jeszcze nad tym, czy to chwilowo tymi wkrętami zrobić, a później tu wywiercić otwór przez to, tu. I nie wiem, jak wyjdzie. Później tak samo tu, żeby wyszło tu. Żeby to ściągnąć szpilką. Mam szpilki nierdzewne i to spróbuję tym zrobić. Ale na razie spróbuję tymi naprawdę konkretnymi szpilami. Są one na Torxa. Musiał latarkę wyłączyć, żeby było widać, co to jest. No i myślę, że to mi chwilę pomoże na czas, aż to rozwiążę konkretnie, no bo tutaj jak widać walczę troszeczkę z wilgocią. Wszędzie cieknie, zacieka, a ja chcę sobie to troszeczkę doszczelnić. Jak najwięcej w sumie chcę doszczelnić, bo wiadomo, opał jest coraz droższy. No i to nie pomaga. Dziury w dachu nie pomagają w niczym. A najbardziej w spokojnym spaniu i robieniu innych rzeczy. Trzeba cały czas do tego wracać. To nic. Biorę się do roboty, wkrętarka, śruba. I spróbuję to przynajmniej połapać, żeby to się bardziej nie rozjechało. To nic, na razie, hej. No i dobrze, udało się to troszeczkę poskręcać. Ta szpara już nie jest aż taka tragiczna, przynajmniej u dołu. Już mi tutaj paluchy nie włażą. Ale tutaj u góry dalej jest konkretna szpara, nie? Jak to jeden gwóźdź utrzymał 30 lat, może te 4 śruby, ta jest krótsza, te 3 są dłuższe,
te trzy śruby powinny dać radę. Tym bardziej, że teraz ma być straszny upał, a jak jest upał i przyjdzie chłód, będzie się działo. Oby się nie działo, bo będzie ciekawie. Tutaj zauważyłem, że mam podobny problem. I tutaj tak samo, tylko że tutaj jest no naprawdę troszeczkę więcej. Dałem tutaj dwie śruby. Nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj na tej części śruby, tu od tej strony, od tej prawej jest świeża rdza. Czyli to dopiero się rozeszło niedawno. No, stary dach ma swoje bolączki. Niestety tutaj tak samo walczę z szczelnością. Od tej strony nie ma tak źle, bo tutaj tylko doszczelniałem. Ale tutaj to już jest naprawdę katastrofa z tej strony. Tutaj już w tylu punktach doszczelniałem to, bo to się całe rozjechało. Tam nawet widać, że się świeci. No, spróbuję pokazać tam. Tam widać, że się świeci. Po prostu to się rozjeżdża. To się wszystko rozjeżdża, a ten stary komin nie pomaga, więc muszę się za to też brać. Dlatego się nie dziwcie, że tak rzadko wrzucam posty z jakimiś innymi materiałami, bo w międzyczasie się dużo dzieje. To nic. Prace pod dachem, część pierwsza, nieskończona. Jeszcze tych prac będzie dużo, jak na przykład tam. Ten komin też ma być do likwidacji, ale jak ktoś ma sposób na klonowanie, niech mi da znać, bo troszeczkę mnie ostatnio brakuje czasowo, żeby wszystko poogarniać, ale będzie git. Macie jakieś porady, macie doświadczenie jakieś z dachami, dajcie znać, bo mnie czeka dużo prac, a jak to się mówi, za dużo podejść nie będę miał, żeby to porobić, więc nie chcę sobie narobić dodatkowej roboty. Nic, dzięki. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, miłego dnia i trzymajcie się bezpiecznie, dbajcie o dachy.